No ja nie jadłem takiego kebaba nigdy, nie? Co ty kadasz? Nigdy. Ono jest kruche, mega wysmażone. Najlepszy kebab w Poznaniu jest serwowany w lokalu Turecka Szaba przy ulicy Głogowskiej 99A. To jedno z nielicznych miejsc w Poznaniu, a zdaniem niektórych bywalców tej kebabowej kebabowni jedyne, gdzie oferowane jest autentyczne tureckie jedzenie. To jest... A gdzie się miałeś nauczyć na pamięć tego? Dobra, słuchajcie, numer jeden kebab w Poznaniu. Tak. Niesamowita historia, byliśmy w dwójce. A teraz wjeżdżamy do jedynki. A teraz wjeżdżamy do jedynki, a więc tylko level wyżej. I co najważniejsze, już niebawem opuszczamy Poznań. Jedziemy w kraj, będzie Wrocław, będzie Łódź. Yes. Kochani, piszcie, gdzie tam mamy przyjechać. Chcemy się z wami spotykać, gdzieś zaparzyć kawkę. Na pewno będziemy lotoć, jeść, kosztować i tyć. Nie, nie tyć właśnie, bo będziemy ćwiczyć od razu. Ale se zjemy dziś. Ale pięknie pachnie. Niesamowite zapachy. Te zapachy autentycznie 50 metrów się ciągną, kochani. No. Dziękujemy za duże zainteresowanie naszym kebabem. Jesteśmy małą knajpą i mięso przygotowujemy jeden raz w ciągu dnia. Jeśli się skończy, nie możemy wyjąć go spod lady. Mrożonego jak w innych kebab. Ale kozak! Mamy go, mamy na szczęście. Nie macie mrożonego? Prosimy o niewystawianie negatywnych opinii tylko dlatego, że nie ma mięsa. Dokładnie. Bo to jest nieładne, nie? Jeśli dziś nie zjadłeś tego, coś cię interesowało, zapraszamy innego dnia. Zobacz, mega fajne. Mięsku jest, zobacz to mięsko. Kurczę, a więc już nie mogę po prostu. Jesteście numer jeden kebabem w Poznaniu. Dużo znajomych powiedziało, że musimy to przetestować i sprawdzić. Ja na pewno na tacy zawsze. Tak jest. Talerz, frytki, ryż, co proponujecie? Frytkami. Z frytkami. Fryteczki, suróweczka. Kebabik, normalne, nie żadna duża porcja, normalna. Jakie sosy? Ale ładnie wyglądają. Dobra, a możecie nam w pojemniczek dać każdy? I każdy byśmy, tylko jakąś literkę, żebyśmy wiedzieli, co to jest, nie? Dobra. Dobra, zarąbiście. O, bo jest dużo więcej rzeczy, zobacz. O kurcze. Doner, lawasz z wołowinką, warzywa i sos mieszany, poproszę. Też weź lawaszu jak chcesz. Ja w lawaszu. Co to jest? To tak na próbkę. Na próbkę? Ja cię biorę. Dobra, bo ja już mam te wszystkie sosy. O, dziękujemy bardzo. Jest maśnego. Dziękujemy. Okej, to ja was zostawię w tym lawaszu. Jak to jest przyprawione, Miki? Pokaż, pokaż, pokaż kawałeczek. Co to jest w ogóle za gatunek mięsa? No, wołowina, kurwa, taka prawdziwa. Co? Spróbuj to, stary. To jest prawdziwa wołowina? Nie no, słuchajcie. Jak ten chyba poszty? To miłe przywitanie, jakie naprawdę. Jakie chłopaki mięso? Wołowina, tak? To wy robicie sami? No, tak. Na naturalnie jest. Ale mimo może to mówisz, że to jest. A, okej, okay. Macie swój własny przepis, tak? Dobra, chłopaki mają swój własny przepis. Do końca nie mogą powiedzieć, ale oprócz wołowiny coś tam jeszcze jest dobrego. Panie, zjadłeś całe. Co ty właśnie? Weź mi dalej. Nie ma, próbujesz tej, nie ma. Najlepsze jest to, że to jest taka budka. No tak. Ten keps jest serwowany w takiej budce, nie? Słuchajcie, klimat. Nie byłem w takim klimat, bo to jest taki, wiesz, tak trochę nawet wydaje mi się, że tak jakbyśmy się przenieśli gdzieś. No tak, w czasie. Wydaje mi się, że to nawet w Berlinie są podobne takie kebabiki. Tak? Tak ładnie i tak przyjemnie zrobione. Na pewno Berlin też na naszej mapie musi być, nie? Ale mówiliście, tutaj widzą, tu bywa, tu nam powiedzieli, że bywa, że po półtora godziny czasu się czeka. Po półtorej godziny się czeka. Ty wziąłeś na talerzu, tak? Ja wziąłem w lawaszu, a ty? To ja też w lawaszu wziąłem. Dobra, to wy macie lewasze, ja mam talerze. Na ogródek, jest też ogródek. Niesamowite miejsce, ja wam powiem, że duży sentyment mam z tą okolicą. Bo z Małeckiego mam żonę. Co ty mówisz? No jak? No widzisz? Czyli ona może zna ten kebab tutaj? No. 28 lat w związku z jedną kobietą, to jest niesłychane wręcz. Ordery mi dają, nie? No nie, tego powinieneś dostać. Dostaję ordery, ordery za odwagę, ordery za wytrwałość, ordery za... Wszystkie ordery mam już skompletowane, nie? Naprawdę. To Miki, to żebyś sobie zdał sprawę. My z żoną mamy ponad 30 lat. Tak. Co? Jak ponad 36 lat. No dobra, jest. Jechaliśmy do numer 1 kebabów w Poznaniu. Tak.
4,8 gwiazdki, 966 chyba opinii. Zapach unosi się, człowieku, tam od krzyżówki z Hetmańską. No. Ja miałem 7 lat, to było 40 prawie lat temu. Z dziadkiem jechałem świętej pamięci Geniem, całkiem niedaleko i tutaj Hetmańska, wybuch gaz. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dziś w Dzienniku. W centrum Poznania, na skrzyżowaniu ruchliwych arterii komunikacyjnych ulicy Głogowskiej i Hetmańskiej, wybuchł gaz. Eksplozja nastąpiła w podziemiach przebiegających pod skrzyżowaniem, instalacjach gazowych. Zniszczone zostały szyny tramwajowe, uszkodzona nawierzchnia. Siła eksplozji wywróciła między innymi przejeżdżający przez skrzyżowanie samochód ciężarowy. A no tak. No, pamiętacie, tak to była gruba akcja. No. Rury gazowe, to był taki huk. I my byliśmy na Chociszewskiego, bo tam stamtąd pochodzę, więc na Chociszewskiego było tak słychać, jakby kurwa całe miasto było zniszczone, tak. Nie? Wybuchło, rozwaliło całe skrzyżowanie. Możesz Miki gdzieś może to wygooglować, wtedy nie było może internetu. I ja jestem ciekaw, który to był rok. To był chyba 96 rok. Nie, ja miałem 7-8 lat, ja byłem malutki, ja chyba do pierwszej klasy chodziłem. Fala uderzeniowa była tak wielka, że wypadły szyby z okien budynków oddalonych prawie o pół kilometra od miejsca zdarzenia. No. 32 lata temu, 19, chociaż to jest artykuł z 2018 roku, okay. Ale 19 maja... Czyli 37 lat temu, tak jak powiedziałem. Trochę się nastawimy już przez tę opinię, nie? Więc to jest jednak... Okej. Tak, Marcin przyjechał o 12.10 w piątek. Usłyszał, że miejsce zacznie działać od 12.30, czyli on podobna pisze... sytuacja może jak u nas. Wtedy z Kraftem, tak. Że musieli podgrzać dobrze mięcho. Czyli tak, nie mieli gotowego mięsa prawdopodobnie i poprosili, żeby poczekał. No nie chcieli sprzedawać shitu, nie? Surowego. Tak, ale bardzo fajna ta tablica, którą czytaliśmy przed chwilą, że mają tylko jedną kulę nie naładowaną i jak im się skończy, to nie zrobią drugie. Bo nie mam obrażonych, nie? No bo nie ma, że wyciągną tak, jak nam wyciągnęli w ostatnim odcinku, nie? Bo widzieliście, jak było. No. Nie było kuli nabitej, zobaczył nas, nabił kulę. I wyciągnął nową, dokładnie. No i jakie mięso jadłeś? Jasne. Nigdy nie jadłem lepszego lawasza. A, bo właśnie tutaj fajne jest to, że ten kebab jest w tym lawaszu, nie? To może być. A opowiedzcie coś o lawaszu, co to znaczy? To jest takie ciasto. Tak. Nie znasz tego? Z mąki pszennej. No. Słuchaj, i tu pan Mateusz opisuje. Bardzo dobre ciasto, mięso soczyste, dodatki świeże i dobrze dobrane. Dla mnie jedynie sos ostry nie był ostry, ale w kompozycji z czosnkowym fajnie to pasowało. Okej. Okay. O, słuchajcie, mam 3 gwiazdki, bo chciałem powiedzieć, że praktycznie wszystkie to jest ocena na 5, ale znalazłem jeszcze jedną 3-gwiazdkową i słuchajcie. Spodziewaliśmy się ciekawych smaków, jednak nic nas nie zaskoczyło. Nie załapaliśmy się na kebab i zjedliśmy tylko obierki po ziemniakach. Trudno się było tym najeść. No wkręca. No tak jest napisane. Paj z kurczakiem serem, może i wygląda erotycznie, ale za to... Słuchajcie, zobaczcie ile się ludzi zbiera. No. Wiara już przychodzi, jest za 15 pierwszy. Tak, jest niesamowite, nie? Cudownie. Zobaczcie, niektórzy klienci narzekają właśnie na to miejsce, nie? A to miejsce jest takie z klimatem, a nawet tutaj właściciele piszą, nie? Tak, nie jesteśmy dużą firmą, no. Ale na razie mamy tylko takie miejsce. W przyszłości mamy nadzieję, że będziemy mogli to zmienić, nie? Ale wiesz, no nawet w takim miejscu robią po prostu zajebistą rzecz, nie? A ja na talerz. Tak. Dobra. I zapłacę od razu. Dzięki. Lawasze dwa. Lawasze i to. Na talerzu. I tam herbatę piliśmy też. Naciśnij dwukrotnie. Elegancko. I teraz czy wiemy, który jaki jest? Ostry. Czosnek. Tak. Serowy. Koperek. 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 Koperek, okej. Taki widzę... Buraczany koperek jak chłodnik. Nie? Talerz. Nie żaden talerz, po prostu talerz, jak w restauracji. A widelec plastikowy mógłby być... Nie, tak do końca, nie? No ale okej. Okay. Przyszliśmy tu jeść, kosztować. Uwaga. No to samo mięso. No ja nie jadłem takiego kebaba nigdy, nie? Co ty gadasz? Nigdy. Ono jest kruche, mega wysmażone, zajebiście przyprawione, pikantnie. A czemu mi już wziąłeś, jak masz swoje? Ale nie wyczuję tego smaku. Samo mięso chciałem po prostu. Mhm. Słuchajcie, ostrego nałożyłem sporo, a więc jedno, co mogę powiedzieć o tym sosie, no że nie jest ostry. Tak jak pisali. Aha, było tak napisane. Tak chyba pisali w opinii, nie? Okej. Okay.
pozytywna rzecz. Sos jest zimny. I to jest zajebiście. One są w lodówce. A bardzo często mamy sosy, które są ciepłe, w temperaturze pokojowej, nie? Macie o co chodzi. I to wtedy jest lipa, że a tu sobie to ciepłe mięso w tym zimnym sosie i to robi taki efekt. A, okej. Okay. Orzeźwiającego. Pierwsza nutka jest orzeźwiająca, a potem wchodzi ciepło, nie? Dobra, to jest sos serowy? Ja uwielbiam sos serowy. Czuć to, czuć taki. Podaj mi jeszcze sprawdzić. No zobacz z mięsem ty. Posłuchajcie. Serowy. Hochland. Naprawdę? No czuję ser taki, znaczy chcę przyrównać widzom, to nie jest Hochland, ale jest tak serowy, jak taki topiony. Rozumiesz? Na takim majonezie czy czymś, takim, nie? Takim dokładnie, jak topiony, bardzo dobry. Ser, do taki do nachosów serek. Nie? Fajnie, to jest piskowy? Tak samo jak pikantny, lekko czosnkowy. Tak jest. Bo na mięsie masz jeszcze przyprawę jakąś, zauważ. Jest pieprz czerwony. To jest ziołowy pieprz, Rosji. To jest moje zdanie. Oczywiście nie dowiemy się tego, bo nie powiedzą. Nie chcieli powiedzieć, nie chcieli powiedzieć do końca. No, jaka receptura. Kochani, ale lecimy dalej. Nie mięsem, tylko człowiek żyje. Mamy frytkę. Frytka, która została przykryta mięsem. O, na szczęście nie polana sosem. Nie? To jest pierwszy raz trafiłeś na karbowaną, to trzeba powiedzieć. Tak. Pierwszy raz jest karbowana frytka. Bardzo dobra w smaku. W bardzo dobrej temperaturze widzę wysmażana. Taka, że jest ona przypieczona, ale w środku jest mięciutka. Nie? I ona po przegryźnięciu od razu się ładnie rozpływa. No i kochanie, to jest niesłychane. Pierwszy raz widzę taki zabieg. Surówka podzielona na po lewej i po prawej. Zazwyczaj mamy, nie jak mamy na okrągłych talerzach, 30% mięsa, 30% frytek, 30% surówki. A tutaj mamy frytki, na to dołożone mięso i po prawej i lewej stronie surówki, a więc ciekawe. Okej, okay, to zobacz, bo... Po prawej mam pomidora. W opiniach było mówione, że bardzo świeże są surówki też. Bardzo świeży pomidor. Delikatnie uważam polany jakimś takim... Sosem balsamicznym? Balsamicznym sosem, okay. Tak jest. Można powiedzieć, ta konsystencja bardzo ładnie się to miesza z tymi surówkami. Ocet. Pięknie wymyślone to jest. Nie wiem, czy to jest tak w tureckiej kuchni. Powiem ci, że chyba tak, bo jest taki jeden kebab, do którego chodzę. Tam też pracują jakby chyba prawdziwi Turcy i też polewają właśnie to takim sosem kwaskowym, nie? Mamy tutaj flagowca. Od razu na co zwróciłem uwagę. To jest zestaw typu wziąć do ręki i iść, nie? Na drogę, nie? Ty nie rozwala. Idź, po co tu siedzisz? Ty, nic tu się nie rozwala. Zobaczcie, to jest takie... No to niech idzie, po co tu siedzi? Nie, no co, no bo muszę. Czemu musisz? No przecież ja was przywiozłem tu, Hasie. Zobaczcie, nic tu się nie rozwala, to jest takie do rączki tej, ten lawasz, nie? Tak, jeżeli chodzi o mnie, bardzo dobre. Bardzo dobre połączenie. Ten lawasz jest mega fajnie zrobiony, on jest niby miękki, ale jak gryziesz, to się elegancko odrywa, tak jakby był kruchy. To dziwne, dziwne to jest. Miękki, ale kruchy, rozumiesz? Zmoczony, no. Ale nie chrupie, nie? Tak fajnie jest to połączenie z tymi wszystkimi sosami, warzywami i tak dalej, że naprawdę coś pięknego na drogę. Naprawdę. Gdzie indziej, jak braliśmy to, to wiecie, to się rozwalało, te sosy się wylewały, nie? A tu jesteś czysty. Nie jesteś ujebany po prostu jak nasza kamera. Dla mnie Tonir i turecka szama Znak Równości dostałaby ode mnie na pewno naklejeczkę. Na 100%. Tak. Naszą, jakbyśmy ją mieli. Dowieziemy tu naklejki, jak będą. I to jest Znak Równości, pyszne jedzenie, minus, nie wiem, może wyruszający stół, tak żeby się doczepić i tak jak się do czegoś doczepiłem w Tonirze, nie? Bez sensu, nie? No tak. No. A więc tak, żeby się do czegoś już doczepić, to tylko do stołu, przy którym usiedliśmy, ale samo jedzenie w sobie wyśmienite, piękne, ale dla mnie września nadal nie pobiło jeszcze nic wcześniej. To jest moje zdanie. Mięso z karkówki. No Rodzi, nie mogę już, jeszcze będę obiad w chacie jadł. Za mamusię. A ja? Masz rację, nie powiem, że ten jest lepszy, czy Tonir jest lepszy, nie? Moim zdaniem obydwa zasługują na taką samą ilość. Nie, tu jest na pewno 5 gwiazdek, nie? Bo to jest bez dwóch zdań. Tylko jak teraz by się bawić w szczegóły i bym musiał wybrać najlepszy, w którym byliśmy, cały czas wrześniu. To widzowie, co może pobić wrześnie? Co może pobić, jak się ten kebab tam nazywa? No właśnie, szamka.
Kto może pobić szamkę we wrześniu? Zaproponujcie. Zwiększamy dystans do 200 km, bo dalej nie będziemy jeździć. Najlepiej autostradami, żeby była trasa, albo przynajmniej jest 80%. I odwiedzamy punkty, piszcie gdzie, wypijemy jakąś kawkę, z widzami się spotkamy może nawet przed. Zresztą widzimy tu, że już troszkę osób nas rozpoznaje, co jest bardzo miłe. Cieszymy się z tego, podchodzicie po zdjęcia, mega akcja, ESA, w ogóle jest zajebiście. ESA Floresa, a ile płaciliśmy w ogóle? Właśnie. 110 zł. Zapłaciliśmy 110 zł, to była woda za tytuł. Nie? A, i w tym była woda, tak? Tak, czyli stówkę zapłaciliśmy za jedzenie. 37 kosztował mój na talerzu i resztę wasze, nie wiem po ile. To sobie poobliczcie. 37, czyli wasze, znaczy nie, ja jestem tu od liczenia. No. Czyli wasze musiało kosztować około 30... Też 37. Nie, 31,50. Wasze. No, tak właśnie chciałem powiedzieć. No i co, widzowie? Kurde, nice. Nice, nie? Nie? Nice, bardzo nice. Piąteczka leci. Widzieliście, co na końcu się stało? Co? Dostaliśmy jeszcze arbuza na pożegnanie. Arbuza dostaliśmy, a ty nagrałeś tego, jak tak, dostaliśmy. Oczywiście. Właśnie tak ja. Ale widzieliście, co się teraz stało tam? Ile tam jest ludzi? Uf. Tak, teraz tam full. Jest masakra. Tam już teraz jest full. Jedno trzeba powiedzieć szczerze. No. Przepraszam. Jak ktoś chce szybko zjeść, to w porze obiadowej raczej nie ma, nie że nie polecamy, ale tu trzeba uzbroić się w cierpliwość, jak chcecie zjeść dobrze, nie możecie przyjść turbo głodnym, bo zjecie tam normalnie te stoliki, trzeba przyjść tak, że dopiero zgłodniejecie czekając. No. Tak, ale jak ktoś przyjdzie i pozna ten ich smak, na pewno wróci, nie? Tak jest. Widzowie, komentarze dla was, gdzie mamy przyjeżdżać, czyli tak jak mówiliśmy, 200 km. Challenge w promieniu Poznania. My jesteśmy zwarci i gotowi. Ruszamy. Kawkę kupujecie naszą na stronie życiepo40.com. Tutaj jest podana strona. Wjechała Kolumbia. Wspaniały smak. Szybki. Szybki smak? Bardzo szybki. Masz szybki. Bardzo szybki smak. No, bardzo. Dobra, jadę.